farbujesz włosy. Uważaj, to zwiększa ryzyko raka. Naukowcy doszli do wniosku, że kobiety stosujące regularnie trwałe farby i chemiczne środki prostujące do włosów są bardziej narażone na rozwój raka piersi niż kobiety, które nie korzystają z tych produktów. Rezultaty badania na ten temat opublikowano w czasopiśmie naukowym International Journal of Cancer. Amerykańscy naukowcy z Narodowego Instytutu Zdrowia przeanalizowali dane 46 709 tysięcy kobiet uczestniczących w badaniu, mającym na celu sprawdzenie tego, jak środowisko i geny wpływają na prawdopodobieństwo rozwoju raka piersi. Jedna z bliskich krewnych u każdej z tych kobiet, siostra lub matka, cierpiała na chorobę onkologiczną, ale same uczestniczki w chwili badania były zdrowe. Autorzy odkryli, że kobiety, które regularnie używały trwałej farby do włosów w ciągu roku poprzedzającego udział w eksperymencie, były o kilka procent bardziej narażone na ryzyko rozwoju raka niż kobiety, które nie używały farb. Chodzi właśnie o trwałe barwniki, które zawierają substancje niszczące układ hormonalny i kancerogeny. Nie stwierdzono natomiast, by środki, które tymczasowo zmieniają kolor włosów, były niebezpieczne. Naukowcy już wcześniej badali możliwy związek między używaniem farb do włosów i rakiem, ale wyniki były niejednoznaczne, powiedziała kierownik badania Aleksandra White, której słowa zacytowano w komunikacie prasowym Instytutu. W naszym badaniu jednoznacznie widzimy ryzyko rozwoju raka piersi związanego z używaniem farby do włosów, zwłaszcza dla tych, którzy często je stosują, podkreśliła. Jeszcze jednym odkryciem jest związek między rakiem piersi a używaniem chemicznych środków do prostowania włosów. Jak stwierdzili specjaliści, ryzyko rozwoju choroby nowotworowej u osób, które stosowały te preparaty co 5-8 tygodni, było o 30% wyższe w porównaniu z tymi, którzy nigdy z nich nie korzystali. Jednocześnie zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku, dla farb i środków prostujących, ryzyko wzrastało wraz z częstotliwością używania tych preparatów do włosów. Jak podkreślają naukowcy, są to jak na razie wstępne dane, i nie uwzględniają one wpływu innych czynników. Ludzie są narażeni na wiele czynników, które mogą potencjalnie sprzyjać rozwojowi raka piersi, mówi Dale P. Sandler, jeszcze jeden autor badania i kierownik Wydziału Epidemiologicznego Narodowego Instytutu Zdrowia i Środowiska w USA. Mało prawdopodobne jednak, by jeden z nich mógł całkowicie wyjaśniać raka. Jedyne, co możemy z pewnością powiedzieć, to to, że należy unikać tych chemikaliów, żeby zmniejszyć ryzyko rozwoju raka piersi, zaznaczył.